No więc witam was, moi drodzy. Doczekaliśmy się tej wiekopomnej chwili, że zaproszę kogoś do swojego tutaj kanału, mojego serdecznego przyjaciela Aleksandra. Witam. Dobra, koniec tej powiedzmy formalności. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale szybko zrezygnowali z napisu 1. No to było za długie, no. Znaczy w ogóle ta polska nazwa jest taka średnia. A jak byś to przetłumaczył z języka angielskiego? Rogue? W ogóle bym nie tłumaczył. Ale mimo wszystko, jak mówią fani na to? Rogal. Rogal. No i to mi się podoba. Swojsko. Ja się ciebie na początku spytam, jak ci się podobał film? To znaczy ja od razu chciałem powiedzieć, że nie jestem wielkim fanem, znaczy jestem fanem Gwiezdnych Wojen, ale nie takim jak ty, rozumiesz o co chodzi? Ja nie lubię, jak ktoś sobie dzieli ludzi na fanów i niefanów. Nie dzielmy ludzi. Są, można powiedzieć, są fanatycy Gwiezdnych Wojen i są fani. A fanatycy to powiedzmy już są ci ludzie, powiedzmy w moim pokroju, którym nie starcza tylko pójście do kina i obejrzenie filmu, czy też zobaczenie go w telewizji, ale też muszą się przebrać, muszą poparadować w strojach. No to w takim razie, jeśli ty jesteś fanatykiem, no to ja jestem zwykłym fanem i muszę powiedzieć, że jako zwykłemu fanowi podobało mi się, naprawdę mi się podobało, z tym, że nie przeżyłem takich uniesień, jak przeżyłem przy Force Awakens. Uważam, że to był film zrobiony specjalnie dla właśnie nowicjuszy, którzy albo wcześniej oglądali Star Warsy i chcą wrócić, albo jeszcze nigdy nie oglądali. Ja ci powiem tak, jak wszyscy narzekali na Przebudzenie Mocy, to fanatycy co to jest? Ja powiem ci szczerze tak, ja miałem podział wtedy. Jestem fanatykiem i wielkim fanem i strasznie mi się podoba ten film, a z drugiej strony widziałem też doskonale niedoróbki. Mhm. I powiem ci szczerze, że z każdym razem jak poszedłem, tym więcej mi się wyjaśniało w tym filmie. Na Rogue One miałem tak, że na początku, pierwszy raz go oglądałem na premierze tej, co poszliśmy z fanklubem z Gwiezdnych Wojen, to miałem wrażenie na początku, że o, co się dzieje? Jezu, nie nadążam! Też takie pewnie miałeś wrażenie, te pocięte na początku szybko, no. Sceny były nie do pojęcia. Tak jak nas, wiesz, wrzucają w tym filmie po prostu w różne planety, w różne miejsca, to naprawdę można było się spocić na początku. No. Nawet nie musieli pisać nazw tych planet, bo i tak powiedzieli, tak przeczytał. Nie zdążył przeczytać. No. I po co to komu, nie? Nie, ale to z jednej strony jest fajne, bo nadaje tempo temu filmowi, od początku już jest, wiesz, akcja, wartka, ale dla takich ludzi, którzy nie znają za bardzo historii Gwiezdnych Wojen, to było takie właśnie, wiesz, ja tak siedziałem, mówię, no dobra, moment, chwileczkę. O, kręci mi się w głowie. No, coś takiego. Znaczy, no jak już oglądasz drugi raz albo i trzeci, to nie widzisz w ogóle tego, że skaczesz po planetach, nagle są jakieś napisy, coś tu się dzieje, no bo znasz generalnie, co się zaraz stanie w tej historii, nie? Więc za pierwszym razem to jest faktycznie tak, że nie jesteś przyzwyczajony i od razu ci tną. No i tutaj też mam wrażenie, że to była kwestia tego pewnego niedoróbstwa, albo oni też tam coś dokręcali. No, ale początek był właśnie piękny pod względem... Zresztą cały film jest piękny, jeśli chodzi o ujęcia, naprawdę. To... A no to właśnie o to mi chodzi, że duże wrażenie. On... Ale w sumie jak się porówna sobie go do Przebudzenia Mocy, też ma ładne zdjęcia. Przebudzenie mocy, tak, nie no bardzo, ale jednak tutaj, wiesz, on był taki bardziej brudny ten film, no. I te ujęcia jeszcze przez to nabrały charakteru zdecydowanie. Ale początek no jest taki tylko, że daje nam, wiesz, troszeczkę szczyp tej informacji i potem nagle jest to ucięcie, tak? I już jesteśmy kilka lat później. No właśnie i to jest coś, co ja uważam, ja nie rozumiem tej pierwszej sceny, prawda? Tam było... Powiedzmy, lekko zarysowane to, co się stało, niby, to też jest ważne dla późniejszego wątku samego. Na samym początku jest pokazana ta niby relacja między ojcem a córką, bo matka ginie, prawda? Mhm. I też jest pokazana relacja ojca z tym jego niby przyjacielem, bo potem w filmie się dowiadujemy, że oni tam się niby przyjaźnili, prawda? Czy tam kolegowali. Trudno jest stwierdzić też dokładnie. Tutaj pewnie przyjdą z pomocą komiksy. Kupujcie, Marvel. Ta scena właśnie tak trochę mnie gryzie, jeżeli o to chodzi, bo potem właśnie jest ta scena jakby wprowadzenia, zazwyczaj w Gwiezdnych Wojnach są napisy. Są. I to według mnie było zastąpienie tych napisów, bo potem chyba był napis Rogue One. Tak, ale tam... brakowało w ogóle tego, wiesz, takiego oryginalnego przewijania. I muzyczki. I właśnie przechodzimy do tej pociętej akcji i ona się potem na szczęście stabilizuje. I według mnie od tego momentu film dopiero zaczyna nabierać barw i ciekawości. Czyli powiedzmy, zaczyna się kompletowanie tej załogi, że tak powiem. I to też jest jeden z bóli dupy wszystkich, że ta załoga się kompletuje i oni ze sobą mają za mało dla siebie czasu w tym filmie. Wstęp mi się podobał, z tym, że no był dość krótki, tak? Potem szybko, tak jak już powiedzieliśmy, przeskakujemy w to, jak ona jest dorosła. No ale zaczyna się ten film interesująco. Na pewno wciąga, wiesz, w dalszą historię i chce się oglądać. A potem, tak jak mówisz, kompletowanie jest całej załogi. Z tym, że dla mnie to nie był żaden problem. W sensie nie widziałem, tak jak mówisz, jakiejś ból dupy czy coś w tym stylu. Znaczy, bo nie, ja nie mam to też do końca bólu dupy, tylko na przykład równie dobrze, z całym szacunkiem do naszych skośnookich towarzyszy, mogłoby ich tam nie być. Ale czekaj, daj dokończyć. Bo generalnie są zarzuty takie, że oni tam są, na przykład, dobra, już pomijmy naszego kochanego Chirruta, możemy, nie to, że pominąć, tylko naszego Baze'a Malbusa, czyli jego towarzysza z Giverą. No on generalnie w tym filmie tylko strzelał i ratował tyłek. I ratował tyłek innym. Ślepemu, nie? Tak, tak. Więc Baze i Chirrut są dla mnie tam i dla wielu są takim troszeczkę dopchniętym wątkiem. Jakby mieli trochę więcej czasu, jakby ich troszeczkę bardziej rozwinęli, to mi się wydaje, że to miałoby wtedy jakiś potencjał, wtedy by było tak, o faktycznie, tutaj już lubimy ich za coś tam, poznaliśmy ich historię, jakoś się wczujemy. I Cassian ich fajnie podsumował, powiedział, że to są byli strażnicy świątyni, którzy nie mają co robić i szukają guza. Nie? A faktycznie, tak. I to było całe podsumowanie historii, dlaczego oni są zagubieni, tak? To znaczy te postacie moim zdaniem w ogóle mają największy potencjał w tym filmie. Są tak, w sensie niewykorzystany jest ten potencjał zupełnie. Są, wiesz, pokazane płytko, nic nie wiemy o nich tak naprawdę, ale jakby ktoś się za to wziął, to naprawdę... No Chirrut jest fajną postacią. Podoba mi się ta postać. Baze'a nie trawię w ogóle i nie kupuję. Ale wróćmy sobie do, może, że tak powiem, samego początku, bo znaczy samego początku kompletowania zespołu. Gdzie to na początku jest pokazany Bodhi, czyli nasz pilot imperialny, który przylatuje do Saw Gerrery. I potem jest pokazana, znaczy wcześniej była pokazana Felicity Jones, która siedzi w więzieniu. Nie wiemy za co, nie wiemy o co chodzi. Nic nie wiemy, tak. Nic nie wiemy, po prostu siedzi w więzieniu. To równie dobrze, jakby ktoś się bardzo postarał, mógłby się domyślić, że ona jest córką Erso. Ona tam siedzi za coś w tym więzieniu i to też było takie trochę tajemnicze. Potem jest Cassian. Tu się zaczyna właśnie ta postać, którą wszyscy z kolei bardzo chwalą, bo on tam jest pokazany jako bezwzględny. Nie wiem, czy kojarzysz tą scenę, jak on tam zastrzeliwuje tego ziomka na tyłach. Najpierw zabija dwóch truperów, oni padają, a potem tamten nie może się wspinać, więc on go zabija. A, faktycznie. Wiesz o co chodzi, żeby usunąć podejrzenia i żeby nikt się nie wygadał. To była bezwzględna scena, ale dodaje tej postaci takiego wyrazu zdecydowanie. Wiesz, że on nie jest taki przyjemniaczek. Znaczy on jest, generalnie on wygląda cały czas ludzko, tak czy siak, ale on widać, że on ma postawioną hierarchię w sprawy wyżej niż wszystko, tak? I potem on ratuje naszą piękną księżniczkę w tym filmie, bo Disney musi mieć księżniczki. Akurat tutaj nie mam w ogóle pretensji do tego, że główna bohaterka to jest kobieta. Zero pretensji. Super, nie? Jest nawet to jest, powiedzmy, atut taki, że to wygląda milej i jest ciekawsze. Poza tym jest, jest bardzo ładna. Wywiad rebelii wie, kim ona jest i gdzie jest, co robi, Imperium tego nie wie. Ja rozumiem, że Imperium jest wielkie i że trudno jest czasami ogarnąć. I oni tam jej oferują, powiedzmy, jej wolność za to, że ona ich wprowadzi do Saw Gerrery tylko, nie? I to jest dla mnie też takie średnie. Trochę naciągane to. To jest naciągane, ale bo jak ona ma tak wywalone na wszystko, znaczy nie wiem jaki jest jej cel wtedy jeszcze. Ja w ogóle nie znam tego celu. Generalnie ten cel wyszedł na takie coś, że ona nie ma celu. Jej celem jest tylko to, żeby sobie żyć i egzystować. Dokładnie. Dopiero jak się dowiaduje, że jest wiadomość od ojca i widzi go, wtedy się zmienia. I wtedy właśnie jak się były zarzuty, że ona zmienia swoją politykę o 360. Ja wtedy dopiero poczułem to, że jednak odezwała się w niej ta dziewczynka, która kochała swojego tatę, a że tato się napocił, żeby wytłumaczyć największy ból dupy wszystkich fanów Gwiezdnych Wojen, czyli dlaczego w tej Gwieździe Śmierci jest gdzieś mały defekt, nie? No bo jakiś facet to zaprojektował, nic nie wyszło przypadkiem i przez 16 lat to maskował, tylko mówił, przychodził do niego Krennic na herbatkę, no cześć, co tam u ciebie Galen, a on, no wiesz, tu są plany Gwiazdy Śmierci i kładł tam kawę, gdzie była ta dziura, a on tak się patrzy, No kurde, ja to tak widzę mniej więcej. Ale nie, ale bardzo dobrze to wytłumaczyli, bo faktycznie ja, mimo że nie jestem wielkim fanem, jak już mówiłem, to słyszałem o tych zarzutach, że jak to Gwiezdna, wiesz, Gwiazda Śmierci przeoczyli hajs. A przeoczyli taki mały szczegół, nie? Jeszcze wrócę do tego, że ona nagle tak zmienia swoje podejście. To jest świetne, bo to jest taka ludzka historia. No, każdy z nas jest w stanie, wiesz, jeśli na przykład dostajesz jakąś wiadomość od swojej rodziny, rzucić wszystko i wiesz, zająć się tylko tym. Więc to mi się bardzo podobało. A ona? Wiesz, ja niestety muszę powiedzieć, że skupiłem się na jej urodzie bardziej niż na... Wiesz co, nie zauważyłem tego, żeby ona pchała jakoś mocno tą fabułę, niemniej... A to zaraz do tego dojdziemy. Bardzo mi się podobała też jej współpraca z Cassianem na ekranie. Fajny feeling między sobą gdzieś tam. Ale to nie był taki feeling stricte, zaraz będziemy się, że tak powiem... To było fajne, że oni tak właśnie, wiesz, z dystansu Był dystans. W końcu coś normalnego w tym filmie hollywoodzkim, a nie od razu miłość, tak? I nie są tak ze sobą bardzo aż blisko, ale czuć między nimi takie, wiesz, jakieś... Oni się bardziej rozumieją w tym łotrze przez to, że tak, on tam sam mówi, że od 6 roku życia walczy, bo jest w rebelii, tak? Tak. Mhm. No, ona jakby nie patrzeć na początku filmu, ile może mieć lat? 7? 8? Więc ona też, powiedzmy, ona wylądowała u Saw Gerrery, który był też rebeliantem, więc ona też to rozumie, tylko jest jeszcze fakt taki, że Saw Gerrera też zrozumiał, że musi ją gdzieś zostawić, zresztą co tam potem mówi, żeby nie wyszło potem, że ktoś ją wykorzysta i coś się jej stanie. Tak, on zrobił to dla jej dobra, a potem tak ześwirował trochę pewnie. Jasne. Bo polecieliśmy trochę już w prawo i w lewo, więc on ją uwalnia. I wtedy też spotykamy ulubieńca wszystkich. K2SO, który jest zagrany przez... Alan Tudyk, a pamiętasz, tak, dobrze. Bardzo, bardzo fajny gość. A wiecie, gdzie grał Alan Tudyk? No świetna rola, no, naprawdę, no trzeba powiedzieć no, sobie to było szczerze. Takie rozładowywanie troszeczkę... Napięcie, tak. Mi się podobała strasznie scena z tym robotem, jak oni byli w Świętym Mieście. Jecie. Tak, i wiesz, zobaczyli go szturmowcy, właśnie, i szturmowcy zobaczyli K2SO, tak? No. I mówią, kolego, kogo ty tam masz, jakich więźniów? A, więźniów. My ich przejmujemy, nie? Fajnie było to pokazane jakby od tej strony takiego, wiesz, imperium, jak to wygląda między tymi robotami, a wiesz, jak to u nich po prostu na co dzień. Bardzo mi się ta scena podobała, no i w ogóle niektórzy twierdzą, że Alan Tudyk swoją rolą, czy też K2SO zabrał troszkę show właśnie dla... Nie powiem, jak wychodzisz z seansu... To pamiętasz Felicity Jones? Bo jest ładna. Pamiętasz Vadera? Księżniczkę Leję? Bo jest ładna. O czym za chwilę? K2SO i Cassina. Znowu, lecą tu, niby w Gwiezdnych Wojnach tak było, tylko nie skakali tak szybko z planety na planetę. Nigdy. Nawet najpierw skakali... Harrison Ford tak nie skakał, nie? Jak? No tak. Jak Cassian tutaj. Nie, przepraszam. W Przebudzeniu Mocy skoczył, tak? Skoczył w planetę, nie z planety. To jest trudniejsze. To jest trudniejsze. Lecą na tą jetę, już pominijmy ten fakt, że oni tam byli chwilę w tej bazie. Jak lecą na tą planetę, lądują tam. I właśnie tam jest ten moment, w którym poznajemy niby to, jak... Generalnie w całym filmie mniej więcej poznajemy, jak jest uciskana galaktyka przez Imperium. Zgadza się. Ale na Jecie to jest bardziej pokazane troszeczkę i tam też słychać trochę tej propagandowej typu tutaj była coś o Saksogara, że wiecie, no powiedzcie, dostaniecie pieniążki, a jeszcze jak zobaczycie tego ziomka, to pieniążki. Znaczy, fajnie było pokazany taki stan wojenny tam wewnątrz tego świętego miasta, nie? Nawet nie tylko, że świętego miasta, bo że Cassian jak zabijał tego ziomka, tam też biegali szturmowcy wszędzie, tak? Gdzie to? Jeszcze więzienie było pokazane, tak? To więzienie było spore. Jakieś tam różne ufole się działy. Tak. Poznajemy naszych cudownych Chińczyków. I teraz chciałem coś tutaj powiedzieć jako fanatyk, bo nasz Chirrut, który był strażnikiem świątyni, i jest ślepy. I teraz ja zauważyłem taką jedną rzecz, że wszyscy też mówią o tym, że on generalnie tam pieprzy o tej mocy. Tylko nie wiem, czy ktoś w ogóle zauważył to. Mam takie wrażenie, że nie. Czy ty widziałeś to, że on nie widzi na oczy, ale widzi mocą wszystko? No. Ona niesie coś na szyi i widzę to mocą, tylko właśnie jak on powiedział, że ona ma na szyi ten kryształ, tak. To ona potem się popatrzyła na jego towarzysza i sobie pomyślała, pewnie, miałem takie wrażenie, że ona myśli w myślach, a on mu powiedział. I on nie może tą mocą podnosić tych rzeczy, no. Ale wszystko czuje wokół, on powiedzmy z niej korzysta pasywnie. Ta, o, tego słowa mi brakowało. Ładne. pasywny użytkownik mocy. Na przykład jest taki, są takie momenty, kiedy on mówi na przykład o Jyn, że jej intencje są czyste. Nie, mi się bardzo podoba scena, w której on niestety ginie na koniec i idzie przez, że tak powiem, wiesz, pole pocisków, które w jego stronę lecą. Cały czas mówiąc o tej mocy, tak? I przechodzi właściwie do końca, no i na koniec ginie. I potem ten jego przyjaciel, jego druh, który zawsze go gdzieś tam chronił, też mówi nagle o mocy, wiesz, i uwierzył jakby w to, że on tą moc widział. Bo oni generalnie w tym filmie nic nie zrobili poza tymi dwoma rzeczami, tak? No ale wyobraź sobie, pojawili i zginęli. Wyobraź sobie, że teraz nagle ich nie ma w tym filmie. Ja bym jednak czuł pustkę po tym ślepaku przynajmniej. Nie, powiem ci tak, racja. Chirrut jest tutaj ważny pod tym względem, że on tą moc tam reprezentuje fizycznie, tak. I on o niej mówi. On no tak to by mocy za bardzo nie było. Używa pasywnie, jak już ustaliłem sobie, powiedzmy, w swojej głowie. Poznają się na Jedzie i tu już jest ich, powiedzmy, piątka. Dochodzimy do więzienia Saw Gerrery i w międzyczasie to, o czym nie mówiliśmy teraz w ogóle praktycznie, czyli nasz kochany Krennic, nasz kochany Tarkin. Jak zobaczyłeś tego Tarkina na ekranie, to coś w ogóle pomyślałeś? Nie. No właśnie. Moim zdaniem był zrobiony rewelacyjnie. Bo niektórzy... Ja się na to patrzyłem i tak sobie myślę, no wiem, że on nie żyje. Znaczy wiem. Nawet nie wiedziałem w sumie, że on do końca nie żyje czy coś. Wracają z grobów tych aktorów, tak? I też rzucili na to taki argument, że oni od razu poczuli, że to CGI. No bo byli uprzedzeni. Tak. Ale byli, jak ktoś jest uprzedzony, to chyba najgorzej. Mi dopiero po seansie powiedział kolega, z którym oglądałem film, że słuchaj, przecież ten facet nie żyje, nie? I ja dopiero wtedy zrozumiałem, że faktycznie to było CGI. Nawet jak wiem, że to było CGI, to nie widzę tego CGI, bo było dobrze zrobione. Znakomicie. Zróbcie to lepiej. Zróbcie to lepiej. Podobnie jest z księżniczką Leją na sam koniec, tak? Tak. Ona przecież tam wygląda, jakby była wyciągnięta z kadru z czwartej części, która jest zaraz po. Właśnie to jest ciekawe, o czym mówisz, bo przed jeszcze jak poszedłem na seans, czytałem opinię gościa, który naprawdę zna się na filmach, jest brytyjskim operatorem i on powiedział, że bardzo mu się podobał ten film, ale CGI było spieprzone. W sensie chodzi nie całe CGI, tylko te postaci. Tak. I byłem zaskoczony, bo jak obejrzałem ten film, mówię, halo. Kolego, gdzie? Wiesz, no jak zatrzymasz klatkę, dokładnie, jak coś obejrzysz to w swoim slow motion mózgowym, to wtedy no od razu widzisz, że to CGI, tak? Chociaż u Tarkina bym się kłócił, bo u Tarkina on nie ma białej cery, nie jest biały, więc nie widać aż tak dobrze. I ona tam, widać było, że jest CGI. Tak, z Leją widziałem, muszę przyznać to. Bo trochę było widać, trochę nie. Pójdźmy sobie od razu jeszcze po Tarkinie naszym po Tarkinie, koniecznie. Naszym Krennicu. No Krennic uważam, że jest znakomitą postacią, taką, wiesz, przesiąkniętą fascynacją ciemnej strony mocy, znaczy wiesz... Znaczy bardziej chyba oddania sprawie Imperium, tak? I tak, że jest po prostu tak oddany Imperium, znaczy, że ma, ja mam wrażenie, że ma w pokoju plakaty Darka, wiesz, Vadera. Tak, modli się. Nie, no mi się wydaje, że jego głównym celem w ogóle w jego całym życiu było to właśnie, żeby zbudować tą Gwiazdę Śmierci. I on czuł dzięki niej, że mu jaja urosły proporcjonalnie do wielkości stacji, nie? Miał dostać awans. A tutaj... Myślał, że dostanie awans może inaczej. A tu przyleciał Tarkin, powiedział, no skoro działa, to mi oddaj zabawkę. Tarkin odbił mu fajnie piłeczkę, powiedział, dobra, zabieram ci stację, a on, ale to moja stacja. A wiesz co? Bo mi tutaj ktoś powiedział, że przecieki były. Czy ty o czymś coś takiego wiesz? Podobno to nawet Galen Erso chyba wysłał wiadomość, nie bezpośrednio. Ale na tej planecie, gdzie on mieszka, ktoś wysłał pilota i on nagle tak... Nie, to nie może być moja wina. Lecę to sprawdzić. Zapominam o tym, że przed chwilą zostałem okradziony z dzieła swojego życia. Czy miałeś tak, że jego śmierć sprawiła ci przyjemność? Jego śmierć mi nic nie sprawiła. Ani radości, ani przyjemności. On umarł generalnie... Od własnej broni, tak? Tak. To mi się strasznie podobało, jak on się patrzy nagle na niebo i widzi Gwiazdę Śmierci, która jest wycelowana w niego, znaczy gdzieś tam obok. I ostatni strzał przez niego przeleciał, zanim uderzył w ziemię, nie? Więc to było takie, zbudować sobie takie wielkie jajca, żeby go zabiły. I tutaj właśnie się zaczyna to po pierwszym seansie miałem oto straszny ból dupy. Czyli nasza kochana Jyn Erso dochodzi do Saw Gerrery. A on tam ma już wiadomość od taty. No i odpalił w końcu tą wiadomość. I ona dzięki tej wiadomości zobaczyła tatę i zaczęła płakać wręcz. I na początku, jak pierwszy raz obejrzałem, wiadomo, za pierwszym razem się nie ogarnie wszystkiego i zobaczyłem to, że dlaczego ona zmieniła to zdanie? Przecież to jest niewytłumaczone w tym filmie, wtedy powiedziałem sobie po seansie. A jak obejrzałem już drugi raz i kolejny, to od razu się okazało, że jak zobaczyła tego tatę, to wróciły wspomnienia dzieciństwa, nie? Takiego dobrego. Zresztą było chyba nam pokazane jakieś przybytka, nie? Mhm. Czy ty uważasz, że nie wiem, że Jyn tam powiedzmy nie była popychaczem w filmie jakimś od pewnego momentu takim... Nie, tylko... no wiesz, no na pewno ona popychała dość mocno tą akcję do przodu, ale niemniej no bez niej byśmy się nie dowiedzieli. Ale nie czujesz w sensie sztuczności jakiejś? Nie czułem tego. A ty czułeś? Nie, właśnie nie, ale są takie też zarzuty, słyszałem od niektórych, że ona się stała popychaczem fabuły. Mhm. Więc co? Jest nasz Saw Gerrera, właśnie Saw Gerrera. Bardzo fajna scena jest w ogóle w tym, wiesz, w tym więzieniu jego, mi się podoba w ogóle, tam taki... Ten mackowaty potwór? Też, ale w ogóle... Nie, jeżeli ci się podoba mackowaty potwór, nie, to potwór znaczy... mi się nie podoba, tylko lokacja mi się podoba, to jest taka, wiesz, stara, dobre Gwiezdne Wojny po prostu. A tak, racja, te kraty. Kraty tam sobie piją, wiesz, strażnicy alkohol, nie? Racja, to jest faktycznie dobre wyciągnięcie tego i ci wszyscy rebelianci u niego, którzy mają różne hełmy. Znakomite, tak. Ale powiem ci, wracając do tego mackowego CGI-owego potwora, pana Gluta. Tak. Wiesz, dlaczego? Słyszałem, że to właśnie, że podczas dokrętek czy coś, oni stwierdzili, że bo Saw Gerrera miał chyba torturować tego pilota. Okej. No wiadomo, trochę to kiepsko wygląda, jak jakiś murzyn torturuje Araba, więc musieli wrzucić jakiegoś mackowego potwora, co? No, że nie mogę prostu... nakręcić tego, co mi się podoba. No nie, że po prostu, wiesz, dzieje się to w zupełnie innym świecie, wiesz, wymyślonym. Nie ma tego rasizmu, nazwijmy, który istnieje na naszej planecie i mimo wszystko tak musieli to w jakiś sposób obchodzić, jeśli to jest prawda, nie? O czym mówisz? Saw Gerrera. Czy ty nie uważasz, że właśnie tutaj był ten Forest Whitaker, on był tak wystawiany i patrzcie, mamy tu Foresta Whitakera i potem oglądam ten film. Myślałem sobie, wow, zobaczy, co on tam będzie robił, jestem ciekawy, nie? Tak mnie napalili trochę do tego Foresta Whitakera, myślę sobie... Spoko. Oglądam. Zginął. I tak. A, czyli przyszedłeś z jakimiś oczekiwaniami już. No nie wiem, przyszedłem, ale spokojnie. Jak obejrzałem drugi raz i trzeci, to już zrozumiałem. To on mi się podobał generalnie, muszę powiedzieć. Grał takiego naprawdę już, wiesz, zdegenerowanego, starego, schorowanego człowieka, który, no... Prowadzi grupę terrorystów na Jetcie. Dokładnie. To ja zobaczyłem wtedy dopiero, że faktycznie już rozumiem mniej więcej. Na początku, za pierwszym razem w ogóle nie zapałem, że on jest ekstremistą i w ogóle nie zapałem, że on jest rebeliantem. Nie wiem, za dużo w tym filmie było tego wszystkiego, w ogóle za dużo trochę. W sumie ja też tego nie ale na początku nie zapałem kilku rzeczy, które mi ktoś dopiero, wiesz, narzucił i jak obejrzałem drugi raz, to wtedy... I potem dopiero jak zobaczył wiadomość, zobaczył Jyn i stwierdził, że jednak nikt go nie chce zabić i że on trochę już zaświrował, zrozumiał to trochę, to miałem wrażenie dopiero wtedy, że on zdecydował, kurwa, trochę zjebałem, to może już tu zostanę i zginę. Otrzeźwiał jakby w tym momencie. To fakt, no. Ale tak przed śmiercią to trochę kiepsko. Nie skorzystał z tego otrzeźwienia, ale jego postać była ciekawa. No i co? I nasi bohaterowie, jak polecieli już na Mroczną Planetę, która była świetnie zrobiona według mnie. Czegoś takiego mi brakowało zawsze w Gwiezdnych Wojnach, że się patrzę i widzę taką Mroczną Planetę, na której są klify. Generalnie Gwiezdne Wojny są fajne pod tym względem, że można dużo krajobrazów ciekawych robić, a wyciągają je generalnie jakby nie patrzeć z kuli ziemskiej, tak? Scena na tej planecie, już zaraz nie pamiętam jak się nazywa ta planeta, za cholerę. Też nie pamiętam, ale... Bo trudno się... To było wtedy, co oni przylecieli... Na tą ciemną planetę. Na ciemną planetę, żeby... Cassian miał za zadanie zabić ojca. Bo w ogóle ten motyw... Coś w tym stylu, skoro już wybudowali Gwiazdę Śmierci, to zabijmy go, bo on może jeszcze wybudować coś jeszcze gorszego. Nie wiem, co mogłoby być gorsze od tego, że ktoś niszczy planety. Mads Mikkelsen. No Mads Mikkelsen generalnie w tym filmie się nie popisał, że tak powiem. Dostał według mnie rolę drugą, albo nawet trzecią planową. Trochę, znaczy drugą. Ile on był w tym filmie? Na początku, kiedy dyskutuje o tym, próbuje namówić swoją żonę, żeby nie popełniła samobójstwa. Też było dla mnie trochę kiepskie. Potem jest w hologramie. Tak. I na koniec trzecia scena, jak umiera na planecie, której stworzył. No tak, trochę może nie wykorzystali tego aktora, wiesz, tak jak... Ale wracając do tej ciemnej planety, tam fabuła, która się... Znaczy cała akcja, która się tam rozgrywała, była bardzo fajna, ciekawa, taka... Ale skojarzyło mi się z takim oddział specjalny wysłany w specjalne miejsce, tak. Zerwany kontakt, zniszczmy tą planetę. Tak, tak, znaczy tak trochę, bo poleciał tam cały skwadron i miał rozwalić po prostu tą bazę, nie? Też fajnie, mi się to właśnie podobało, ta małe bombardowanko i ten klasyczna zagrywka, no wyjdź przed szereg, Mads Mikkelsen się zastanawia, czy tutaj... Ale na zwłokę potem pograł dosyć fajnie, powiedział córce, że chce tyle jej powiedzieć i tak dalej. I to według mnie była jego najważniejsza scena w tym filmie. No tak. Zaraz po hologramie, przed hologramem. Że on jej spojrzał w oczy i ona dojrzała w nim tatusia i pomyślała sobie, że skoro słyszała całą wiadomość jako jedna z dwóch osób na tym świecie od taty, no to nie może być tak, ona wiedziała, co oni sobie w Rebelii myślą o nim, tak? Że to gnój i że zaprojektował broń, która jeszcze więcej gnoju narobi, tak? Mads Mikkelsen był tak super potrzebny w tym filmie. No charakterystyczny facet. Charakterystyczny, tak, dokładnie. Ale nie, no, on się bardziej nadaje na jakiegoś mistrza Jedi. I tam właśnie poczułem dopiero Chirruta, że się coś przydało, bo on tak powiedział to fajnie, że pyta się, jak Cassian tam wygląda, tamten mu mówi, dobrze mu z oczu patrzy. Nie? Tak, tak. A on to wyczuwa, że on jest zły, czy coś, że ma taki przy sobie coś, kawałek zła. A potem o niej mówi z kolei, że ona ma taki czyste intencje. I teraz mogę się zgodzić, że Chirrut był potrzebny. Teraz dopiero. Jak sobie tak przypomniałem tą scenę. Bo i potem przesuwa wajchę jeszcze. Ale generalnie to jest według mnie najfajniejsze w nim, że on faktycznie reprezentuje tą moc i fajnie tam wrzuca jakby narrację mocy. Od mocy. Tak, tak. Trochę. Przez cały film. Wracają na naszą planetę i teraz się zaczyna coś, co mi się strasznie podobało, bardzo mi się podobało w tym filmie, jak się rebelia kłóci. Tak. Zazwyczaj rebelia jest mało pokazywana. Dokładnie i ja ten film za to kocham właśnie, że jest pokazane to, czego nigdy nie widziałeś i miałem zawsze wrażenie, że rebelia to jednomyślność, tak. Robią wszystko tak jak trzeba i w tym filmie jest w ogóle wszystko odwrócone, tak? Bo tutaj jest ziomek, który zabija na zlecenie i bezwzględnie. Tu jest skłócona rebelia, która jak się dowiaduje, że jest gwiazda śmierci, to oni nagle podajemy się, nie lecimy, tak? I tutaj jest też coś, co wszyscy uwielbiają. Nie wiem, jak to mi się podobał admirał, pan Ryba. Jak Ci się podoba w ogóle obsadzanie admirałami, rybami admirałów? Tylko w Gwiezdnych Wojnach to może. Tylko w Gwiezdnych Wojnach, ale ten to był badass. Wiesz, za pozytywne emocje, takie taki ciepły jak na małym foteliku tam siedział, jak już sterował, wiesz, tym całym atakiem. W środku bitwy mogli do niego strzelać bez problemu. No. Znaczy wiadomo, miał super osłonę, no tak. Nie, ale siedział i się gapił i nie mam, w dupie mam, co się dzieje, nie? Wracając do tego, oni się tam pokłócili, tak? Rozwiązują rebelię. No rozwiązują? I takie było założenie generalnie, no bo widzisz, jak się kończy ta rada. Pamiętasz, jak się kończy ta rada? No tak. Oni tam nie sprecyzowali generalnie, co robią, ale były takie głosy, rozwiązujmy flotę, podajmy się. Każdy miał inny pomysł. No. Tak, a ona powiedziała na koniec, że musi być jednomyślny głos, bo inaczej to nie będzie działało. Rebelia zbudowana na, jeszcze cytuję i bierze nie swoje teksty dziewczyna, nie? Na nadziei, tak? No i to po tych cudownych cytatach nagle zbiera się ekipa zbuntowana. Jest ich dosyć sporo. Ja się dziwię w ogóle, że w tej bazie, ja rozumiem, że ta rebelia jest dobrowolna, ale mimo co są tam hierarchie wojskowe i jakaś straż tam pewnie jest, jakaś karność tam pewnie jest, czy coś. Na pewno, aczkolwiek tam ludzie są na tyle dobrze sprawdzeni, że oni wszyscy sobie ufają. Nagle taka grupa się bierze i leci na planetę, tak? Tym ukradzionym, świeżo dobrym transportowcem Imperium. I tutaj mi troszeczkę to tak... Wiadomo, oni byli zdesperowani, bo im się rozwala świat, ale tak czy siak puścili tak po prostu. Nie wiem, kojarzysz tego ziomka, który stoi tak i mierzy na tle tego czerwonego... Zachodzącego... Nie, tego wielkiej czerwonej planety, chyba że to był K2SO wielki czerwony, nie wiem. No. On tam stał i tak mierzył, jak odlatywały te pojazdy, nie? No. Zawsze się śmieję, że on tam biedny sam się zje. No i co, lecą na tą planetę, która przypomina Hawaje, W ogóle porównywali wcześniej to, jak oni tam biegali po tych, między tymi palmami do Wietnamu. No tak, tak. Przyrównałbyś to do Wietnamu? Trochę tak, w tych chemach. W sumie faktycznie. Ale wyjdźmy sobie, do Krennica wróćmy. Dobra. Krennic ma ważną wizytę. Wiesz, gdzie mieszka teraz Vader? On mieszka sobie na Mustafarze, czyli najwyraźniej zrobił sobie siedzibę tam, gdzie się powiedzmy już w 100% przeobraził i zmienił, tak? Tak. No i też ma fajny słoiczek, w którym sobie tam lewituje. I też ktoś zwrócił taką uwagę, że to jest żerowanie na fanach. I sobie sceny z Vaderem. Mhm. No wiesz co, no dla mnie jakby nie było Vadera, to teraz byśmy mówili, o Jezu, nie było Vadera. No wszyscy myśleli, że pojawi się Vader w tym nowym filmie i się nie pojawi. Znaczy, jakby od początku go nie było, czy to by coś zmieniło? No ale to, że jest to... Nie, znaczy według mnie dobrze, że jest. Mhm. Tylko ktoś powiedział, że to jest żerowanie na fanach. Okej. Okay. Nie. Jak ja zacząłem Vadera na ekranie, to miałem dreszcze. No, swoją drogą wszyscy mieli dreszcze. No, więc on musi. Vader pokazuje to, jakim jest Vaderem, tym bedasem. Dokładnie. Pomijam tą scenę ostatnią, ale to na początku, jak on tam go dusi. I się wkurza na niego, tak? On jest, poczuje to, że jest taki mały, nie? Bo on może sobie pomyślał wcześniej, zbuduję taką stację, a potem na przykład wyższy level przejmę władzę w Imperium. Tak, tak. A tu taki Vader. To jest taka wstawka, powiedzmy, scena, której generalnie według mnie ona nie była potrzebna. No, wiesz. Była fajna, mi się podobało jako fanowi. Gdyby nie było Vadera, to też by było trudno to sklasyfikować jako Gwiezdne Wojny też, na pewno. No właśnie. Ale wróćmy sobie do naszych rebeliantów, którzy teraz pędzą na łeb na szyję ze zwariowanym pomysłem. I wszystko leci na farcie. I tutaj już mogę w sumie wrzucić to wszystko, co zawsze we mnie leży, jak ja oglądam ten film. Że to wszystko, co się dzieje w tym filmie, te wszystkie niespodziewane rzeczy i kilka zbiegów okoliczności, to jest spowodowane też przez, powiedzmy, moc. Ja nie wiem, czy ktoś to w ogóle rysuje sobie w swojej głowie, ale ja mam wrażenie, że oni się spotykają w tych miejscach, że ze sobą współdziałają, potem każdy robi odpowiednią rzecz. Szczęście to tak. Szczęście, znaczy właśnie tutaj nie można mówić o szczęściu, tylko, że to jest moc, tak. Że tak powiem, i to jest tak wytłumaczone według mnie. Ja to czuję, nie wiem jak ty. Szczerze powiem, no... Czy to nie czułem może, tak jak ty. Nie czujesz, ale nie, jakbyś sobie teraz wziął, narzucił to, że wszystko się dzieje dzięki mocy. To fakt, to jest zauważalne. Jak tak ale to tłumaczy wiele rzeczy. To wtedy, tłumaczy bardzo wiele rzeczy. To, że tłumaczą mocą wszystko w tym filmie, uważasz za dobre czy złe? Znaczy ja, jak dla mnie, ja to, wiesz, dla mnie to jest spoko, ja się patrzę z perspektywy historii, wiadomo, to jest film i nie, trzeba go też ocenić pod względem filmu i za dużo przypadków, yes. Tak? Ale na przykład mam tą scenę, w której, z szóstej części, w której oni lecą i mijają ten krążownik z ukradzionym tym statkiem, podają kod się zgadza, tylko że jest stary i Vader wyczuwa, że tam lecą i on ich przypuszcza, nie? A tutaj masz z kolei coś takiego, że oni tam lecą taki, wiesz, szybki plan, lecimy, jest pilot, mamy jakieś kody, przepuszczamy ich nie dolatują sobie na tą planetę, ale to chyba. Też mnie trochę zaskoczył ten fakt tego, no wiesz, przechwycili te sygnały od Imperium, że tam coś się dzieje na tej planecie i wysłali tą flotę. No i ten ogólnie plan ten na tej planecie im tak wyszedł fajnie, spontanicznie. Gdyby mi się podobało, jak ten nasz Bodhi, znaczy ten nasz imperialny pilot prosto z Iranu, że tak się wyrażę, nie wiem z jakiego kraju pochodzi. W każdym razie on tam fajnie to robił, fajnie dezorientował tych ludzi. I też śmiałem się z tego, że akurat z biegiem okoliczności, akurat wtedy przyleciał tam Krennic. Zbieg okoliczności. No są same zbiegi okoliczności. On tam wylądował, oni się tam już przyczaili wtedy. W tej bazie jakby nikt nie miał jaj. Takie... Oni tam wybuchy... Tak, bardzo nieporadnie sobie radzili. Nagle Krennic stanął i krzyknął... No i tutaj fajnie było pokazane to, że on ma jednak tą moc przywódczą. I tu się zaczyna też coś, co mnie w filmie troszeczkę nagle oddziela od filmu. Czyli? Że oni zaczynają umierać po kolei. Już wiesz, że co się stanie. Fakt. No. Ale to było bardzo fajne, to było zaskakujące, w sensie to, wiesz, trochę nie było w stylu Disneya, bo zazwyczaj Disney nam się kojarzy z takimi, wiesz, dobrymi zakończeniami, bajkowymi. Znaczy to było dobre zakończenie. Tak, ale wiesz, no raczej nie kojarzy ci się, zazwyczaj tak jest, zauważ w naszej kulturze, że jak jest film i główny bohater, to on rzadko ginie, nie? A tak, no to też trochę. No. Więc to było takie zaskakujące, ale pozytywnie właśnie i to mi się bardzo podobało. No tutaj właśnie ja się przyczepiam do śmierci Bodhi zginął dobrze. Tak, ale skapnęli się wszyscy w końcu ci szturmowcy, że to w tym pojeździe się dzieje źle i trzeba go rozwalić jak najszybciej, i rzucił tam granat. Po prostu. Strasznie mi się nie podobał motyw przełącznika. Super przełącznik. Musicie go przełączyć, on jest gdzieś na plaży. Tak. No, czemu jest na plaży? Trochę naciągane. Znaczy na plaży jest, żeby przełączyć się do wieży z samolotu, tak? Ale musicie go przełączyć. No ślepy przełącza. I ślepy przełącza i idzie przez ostrzał. No okej, tutaj powiedzmy właśnie, ja to sobie tłumaczę mocą, jeszcze jakoś wychodzi. Ale wracając do samej epickiej bitwy na orbicie. No nie ma lepszej chyba w Gwiezdnych Wojnach, według mnie. Znakomita. Znaczy dobra, konkuruje ostro z szóstej części z bitwą nad Endorem. Tak, ale na przykład, wiesz, to zderzenie tych wielkich statków, nie? Wiesz. A tutaj wszyscy mają też ból o to, że włączyli silniki w tym krążowniku i taki mały statek to przepchał. Tylko nikt nie zwraca na to uwagi, że to jest próżnia. No właśnie. I tam troszeczkę inaczej fizyka działa, tak? On sobie wisiał w przestrzeni, więc jak ktoś mu doda z boku silniki, które wbrew pozorom jakoś mają tę mocą, tam miał pewien problem na początku, żeby rozpędzić, tak? Ale też... I tutaj mi się też podoba, właśnie jest pokazane, jak ta rebelia, powiedzmy, wszyscy widzą, że się mogą, że się poświęcają strasznie, bo ci w tym statku generalnie się wbili, taki dostali rozkaz, ale nie mieli z tym problemów w ogóle, nie? Dobra, lecimy, rozwalimy to. Kamikadze takie zrobili ostre. No i tutaj ta cała sekwencja tego, że tu podłączają kabel, tutaj ktoś przełącza przełącznik, tutaj ci wyjmują w międzyczasie i znajdują cudem dysk. Idą na wieży to cudem jeszcze podłączają i przekierowywują, pomimo tego, że jest ostrzał ostry. A jak ci się podobało to, co w międzyczasie robiła nasza Jyn na wieży? Właśnie Jyn tutaj nagle zrobiła się takim flakiem, bo ja tutaj w ogóle nie czuję Jyn. Gwiazdeczko, no gdyby do niej nie mówił Gwiazdeczko całe życie, to by się nie skapnęła, który to dysk. K2SO jak umiera, to chyba wszystkim serce wtedy pęka, to jest takie... Strasznie smutna scena, ale walczył niesamowicie do samego końca. Ale wiesz, zginął, w sensie zakończenie tej postaci było, wiesz, oczywiście serce, tak jak mówisz, się kraje, ale było to mocne zakończenie, takie wiesz, że jeszcze bardziej ta postać zapada nam w pamięci. No, niebywale. I ta scena, wiesz, ta scena w ogóle, jak oni są tam już zamknięci, Jyn i Cassian właśnie. I są te wszystkie dyski, wiesz, pokazane. Bardzo mi się to też podobało, taka, wiesz, zimna, stalowa. Trochę naciągane to też było niepotrzebne, nie trzeba było robić takiego napięcia. Moc, że... Kurde, i widzę jak potem ktoś pisze scenariusz i pisze... Co mi się podobało w tym wszystkim, oni tak zaczęli ginąć. Pod koniec już było widać, jak ta pałeczka została przekazywana co chwilę. Taka sztafeta. No tak było, to prawda. Wiesz, połączenie Bodhi, nasz kochany admirał Ryba i on się z nim łączy i tak, Rogue One, wspieramy cię. I potem na koniec fajnie to zrobił, jak on tam rozpierdzieliło tą planetę i on się tu patrzył tylko na ten wybuch. Piękne ujęcia zresztą. Mówisz o Krennicu? Nie, już o Rybie. Kojarzysz, Rybę siedział w swojej kabinie i było jak wybucha i już zginęli wszyscy na tej planecie na pewno, bo podmuch poszedł, tak nie? I on mówi, niech moc będzie z wami. Tak, i w ogóle też odnośnie tego mieliśmy trzy różne, no właściwie 4 postacie, które patrzyły na ten wybuch, bo był Ryba, był Krennic, który patrzył jak też Gwiazda Śmierci przylatuje i strzela, był Cassian i Jyn. I ta scena była przepiękna. Na plaży, nie? I fajnie jej powiedział, że ojciec był z ciebie dumny, nie? I dociągnęłaś sprawę do końca, ojca. Wiesz co, to było tak, załatwiłaś jego sprawę po śmierci. To było tak, że jak oni tam już patrzyli, był ten zachód słońca, że tak powiem, spowodowany tym... Raczej wschód, tym uderzeniem, ale i to jak zginęli, to no to robiło wrażenie. Nie, akurat fajny hod, podkreślenie właśnie przez naszego kochanego admirała. Tym niech moc będzie z wami, nie? Coś, co mi się strasznie podoba w tym filmie i jest takim przesłaniem. Tak. Ta sztafeta mi się podobała, bo oni wszyscy zginęli, ale naprawdę zginęli w słusznej sprawie, nie? I wszyscy, którzy tam ginęli w słusznej sprawie, tylko w jednym celu, żeby przekazać plany Gwiazdy Śmierci i dać nową nadzieję wszystkim. I to mi się strasznie podobało, mi to tak wzrusza w tym filmie. Tego mi się ten film bardzo podoba, bo generalnie wywołuje mnie spore emocje. No to właśnie jako wiesz, takie psychofana jeszcze raz powiedzmy, to, to na pewno ten film dostarczył ci dużą pożywkę, nie? Bardzo, informacji to już nie. Mi się podobał ten film ze względu na to, co wywołał u mnie w środku, dlatego ja go stawiam bardzo wysoko. I poziom emocjonalny, jeżeli go jeszcze obejrzę kilkanaście razy, on jest, cały czas się w duszy kłócę, nie wiem, uwielbiam piątą część. Boba się tam pokazuje i w ogóle ten film jest tam fajnie, bo on się kończy tak generalnie średnio dobrze. Temu ci na rękę, zamrażają Hanna Solo, jest smutno. No tak. I dlatego zawsze go lubiłem. A tutaj jest jeszcze bardziej smutno, ale też jest pozytywnie. Ale tak, jest nostalgicznie. No i została nam na deser, powiedzmy, scena, w której przylatuje Vader. Powiedz mi, dlaczego w środku bitwy, w jakimś krążowniku jest statek, na którym jest księżniczka Leia? To jest jedyne coś, co mi w ogóle nie gra w tym filmie i jest jeszcze druga rzecz, która mi nie gra w tym filmie. Wiesz, moglibyśmy zaraz tutaj sobie wyjaśniać to, prawda? Ale nie, przykład, to nie o to chodzi. Moc. Nie, że na przykład, wiesz, oni już wiedzieli, że to jest tak ważne, ta bitwa, tak? Że wysłali, wiesz, wszystkich tam tak naprawdę, wiesz, żeby podejmować decyzje na miejscu. Ale żeby... księżniczka Leia mi się tam w ogóle nie ona klei jest, się może, znaczy ona się nie klei w tym sensie, że to jest delikatna, ważna osoba. Tak. Która być zawsze ukrywana. Która nie powinna wlatywać w środek bitwy. Jasne. Senator Organa tam mówi, że ma kogoś bardzo zaufanego, tak? I że życie by jej powierzył. No tak. I to tak fajnie mówi, ale dlaczego senator Organa wysyła swoją córkę? W tych scenach robi... No wiesz, jak się zapalają światła, tak? I on się pojawia. Nie zapalają światła. Zapala miecz. Ale powiem ci... Rewelacja. No kurde. No proszę cię, kto nie czuł dreszczy, jak ten ziomek tam przez te grodzia. Weź to. I to był dla mnie taki symbol tego wszystkiego, właśnie ten ziomek, który mówi, już wie, że się nie uratuje, weź to i zanieś komuś, nie? Zwolnienie akcji, jest pokazana księżniczka Leia i pojęcie tak. Pójdź sobie kiedyś z fanami Gwiezdnych Wojen, znaczy fanklubem Gwiezdnych Wojen i posłuchaj, jak oni krzyczą w momentach. Ja się powstrzymuję, nie? Ja oczywiście byłem pełen wzruszenia i zadziwiony, jak się odwróciła nagle księżniczka Leia. Fajnie to zwolnili i weszli w czwartą część. Bardzo ładnie weszli w czwartą część. Jest tak, jakbyś mógł od razu odpalić czwartą część po tej. Tak. Od razu. Faktycznie. I ten sam film leci, nie? Zgadza się. Nie widzisz różnicy niemalże. No, to mi się zakończenie było naprawdę, tak jak początek, bardzo szybkie, ale udane. No generalnie trzeba powiedzieć, że postacie, większość postaci jest udana, ale dość słabo są, wiesz, jakieś między nimi takie zażyłości pokazane, tak? Ale też liczę na to, że wersja reżyserska rozrzuci nam trochę więcej rzeczy, dorzuci nam trochę więcej do pieca. A wątki? Jakie ci się tam wątki, czy tam fabularne odnogi? Czy ogólnie... Krennic. Wątek Krennica. Tak. Nieudana kariera. Skończył jako ostatni gnój i syf, a potem zniszczyła go jego własna broń. Tak. No, kawał dobrej historii. Nie eksperymentujcie. Nie, no faktycznie, zawziętość jego i oddanie sprawy była spoko, ale mi się z wątków, wątek Saw Gerrery jest faktycznie słabo rozwinięty i Jyn. I tego nie mogę przebrnąć. Na który najbardziej ci się podobał? Najbardziej mi się podoba, wiesz co, ja chciałbym zobaczyć więcej o wątku faktycznie Chirruta, żeby dowiedzieć się, jak wygląda Jedha, jak oni tam, jak wyglądały te świątynie. Jasne. Ale ja chyba mogę już polecić ostro w te różne wątki, no i mój ulubiony wątek to niestety, ale Darth Vadera, który się tu pojawił gościnnie, a też według mnie zjadł trochę show. No, zawsze to robi chłopak. Zjadł show, a tutaj jest pokazane w końcu, kim jest naprawdę Vader. Czyli kimś takim, że no widziałeś, jak tego ziomka osób i tak zbija choćby. No i to jest, powiedzmy, podsumowanie jego paluszkiem. Bezwzględny. Umie się bić. Tu jest pokazane w końcu, jak się bije. To jest jak bitwa Obi-Wana i Dartha Vadera w czwartej części. A tutaj w tej zrobił 3 ruchy, ale to zrobił tak zamaszyście, takim kurwem na twarzy. Świetnie. Świetna mimika. No ale to widzę, że to tak muzyka, to co chciałem poruszyć. Muzyka. Pan Giacchino, moi drodzy, okazuje się, że jak napisał muzykę do Inni Mamocych na przykład i kilku innych bajek Disneya, on miał 4 tygodnie na to. Bo zdezerterował poprzedni ten kompozytor. Niedużo. Ale no to widać, że ma mało czasu. Widać, ja w ogóle nie czuję muzyki w tym filmie, wiesz? To prawda. Ja kompletnie nie czuję. Tak jak po Force Awakens, wiesz, została ta muzyka we mnie, przynajmniej ja pamiętam doskonale. To tutaj też bym się kłócił trochę, bo Ja mówię o muzyce z trailera akurat. A nie, no muzyka z trailera to zupełnie coś innego. Może, tam jest wyciśnięte ze mnie absolutnie wszystko. Ja ale wtedy siedzę i mówię, dajcie mi ten film. Tak. Pamiętam, jak oglądałem trailer, to płakałem. Ale tutaj brakuje bardzo takiej muzyki, która byłaby charakterystyczna i jakbyś ją słyszał, byś powiedział, o, to jest Rogue One. To jest Rogue One. W każdych Gwiezdnych Wojnach jest. Nawet ten Gunganin, Jar Jar Binks, jest obcym wśród ekipy ludzkiej. Tak. Jest zawsze jeden obcy. No dobra, może w drugiej i trzeciej części tych obcych nie było. Dobra. Ale Łuki. Prosta postać, która jest obcym. Dużo nie gadał. Chewbacca, nie? Ale tutaj nic takiego nie ma. Dlaczego? Wiesz, tak się skupili na tej wielorasowości, że zapomnieli o... W sumie to ten drugi Chinol mógłby być takim Chewbaccą. Ale wiesz co, tutaj, ja myślę, że tutaj, ja wiem, że się ze mną nie zgodzisz być może, ale tutaj jakby tą rolę przejmuje... K2SO, tak? Dokładnie. Jako kosmity? Tak. Znaczy wiesz... I jeszcze ta historia, że mu mózg przerobili, w sensie komputer mu przeprogramowali, prawda? No. Tak, ale chodzi mi bardziej o to, że chciałoby się zobaczyć jakąś żywą istotę. Nie musi być nowa rasa, bo nie wiem czemu oni co chwilę... Ja rozumiem, że wszechświat jest potężny, jest mnóstwo ras, ale można wrzucić jakąś rasę, która już była raz w kadrze. Coś tam o niej powiedzieć więcej. Do tego Chińczyka bym coś takiego wrzucił. Nie wiem, czy kojarzysz, tam się taki wydzierał na plaży, taka żaba, która miała taką gębę. No. Lubię Gwiezdne Wojny za to, że fajnie czarują i to jest taka... Fajnie ktoś kiedyś określił, szczególnie na starych Gwiezdnych Wojnach. Jest księżniczka, są rycerze, tak. Więc to jest baśń w science fiction. Zgadza się. Jeżeli się wam podobało, to śmiało napiszcie o tym. No i myślę, że Aleksander też niedługo będzie mógł się czymś chwalić na YouTubie, więc może wam podrzucę jakiś tam fragment albo coś jeszcze założymy, coś w stylu, nie wiem, kocham kino. Grażyna i siedzą i pierdolą o tych filmach, nie? To jest najfajniejsze. Ja wam dziękuję ślicznie za obejrzenie, pamiętajcie o napisach końcowych, no i pójdźcie koniecznie na Rogue One, po tym filmie to już nie musicie. No dobra, no to zakładam, że możecie pójść jeszcze raz. Ja na przykład poszedłem, nie żałowałem, wyjaśniło mi się wiele wątków. I co, Aleksander? Teraz czekamy na twoją część. 8. No, czekam na nią, tak, to prawda. Czekam na nią niewątpliwie. I każdy na nią czeka, bo jakby powiedzieć, w 7 jest słabo zarysowana fabuła. No, tak, ale to wiesz, no naprawdę czekam na nią jak nigdy, na Gwiezdne Wojny nie czekałem. A ktoś jeszcze zarzucił tematem, że powinni nakręcić osobny film o Darthie Vaderze właśnie, ze względu na to, co widzieliśmy w tym. Ja bym bardzo chciał i mógłbym nawet dać pieniądze na to. Naprawdę. Proszę. Strasznie chciałbym, żeby Disney, film powstał, bo to by masz tu 10 zł nakręcić. Ciemny, taki znowu strasznie brudny film, który pokazuje jego bezwzględność. Ja czekam na film o Boba Fecie. Z tego słyszałem, będzie? Moje wszystkie pieniądze. Dzięki wam śliczne. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. No i trzymajcie się ciepło, a pamiętajcie o wojnach z książkami. Jeszcze tak na koniec rzucę.